W załączniku znajdziecie... Tato, tato! Jestem zajęty. Miałeś się ze mną pobawić? Tatuś mnie okłamał, ale zaraz go przekonam. Uwaga, idę! Wow! Co się tutaj dzieje? Czy to lizaki? Na moim nowym garniturze! Justin! Moja głowa! Twój garnitur! Przepraszam! Po co biegasz z lizakami? Wyglądają trochę jak balony. To mi daje genialny pomysł. Przywiążę do lizaka sznurek od balonika. Wtedy można go trzymać tak. Masz, Justin. Fajne, co? To ma być zabawa? Cóż, zobaczmy. Wow! Rzeczywiście, fajowe! Jestem mistrzem krojenia warzyw. Świetnie! Prawie gotowe! Co? Pokonam cię! Ha, 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 ha! Justin? No co? Chodź na obiad. Okej. Obiad to twoja ulubiona pora dnia. Co jest? Nie jesteś głodny? Nie jestem królikiem. Błe. Nawet tego nie dotknę. Jakby go tu zachęcić? Może by tak. Jedzie ciuchcia. Ciuch, ciuch, ciuch. Otwórz buzię. Spróbujmy innego podejścia. Potrzebujesz motywacji? O, kasiorka, dzięki. Teraz zjesz ładnie warzywa. Ten syf? Nie ma mowy. Ale przecież ci zapłaciłem. Proszę, chociaż jednego kęsa. Zobacz, jakie pyszne. Nie chcę. Wolałbym coś takiego. Wygląda smakowicie. Chcesz coś słodkiego? A potem wracam do gry. Do gry? No jasne. Droga do mety prowadzi przez warzywa. Za to na mecie czekają pyszności. Jak wszystko zjesz, to wygrywasz. Co ty na to? Nie. Najpierw rzucasz kostką, żeby określić, gdzie wyląduje twój pionek. I wtedy mogę zjeść lizaka? Akceptuję twoje warunki. Przesuwasz się o cztery oczka i bierzesz ogórka. No, skoro muszę. Stał się cud! Mój synek je warzywo! Gramy dalej. Do mety już niedaleko. Smaczna ta gra. I wreszcie... Hurra! Wygrałem! Gratulacje! Lizak jest mój! O nie! Wypadł mi! Nie mogę go teraz zjeść! Nie martw się, Justin. Gadżet specjalnie do lizaków. Spróbuj. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Pyszny lizaczek. Czas coś upichcić. Co porabia Alex? Ha, ha, jak na plaży. Ładnie się bawi. Jajko gotowe do smażenia. Zostawię na kilka minut. O, i to też. O, wow. Okej, teraz zajmę się tym. Ciekawe, co mama gotuje. Mamo, pachnie. Jajka sadzone. Och, prawie zapomniałam. Nie obędzie się bez oleju. Zamknę szafkę. Uwielbiam pomagać w kuchni. O! Zaraz! Alex, co robisz? Zostaw to! Moje palce! Auć! Nie mogę do tego dopuścić. Ta pianka. Mam genialny pomysł. Wezmę jeden kawałek i przytnę. Ta
tak, żeby pasowało do drzwiczek szafki. Czekaj. I już. Wow, to uratowało moje palce. Całkiem pomysłowe. Mamusiu, jestem głodny. Dobrze się składa. Otwórz buzię. Cieszę się, że ci smakuje. Dzisiaj w salonie wyjątkowy koncert. Dajemy czadu. Ojej, sprzątamy w dobrym stylu. Uch, ojej. A teraz sofa. Uff, to było ciężkie. Coś mi chrupło w plecach. Ale pokój aż się błyszczy. Och, moje okulary! Co się stało z biurkiem? Po prostu zacznę malować na ścianie. Pięknie! Nagle poczułem wielką inspirację. Od razu lepiej widać. Tato, pochwal mnie. Moja piękna ściana! Jak mogłeś to zrobić? Cóż, bardzo się starałem. Justin, nie maluje się na ścianie. Ale to nic. Chodź ze mną. Najpierw cię umyjemy. Cieplutka woda. Umyj sobie buzię. Tylko dokładnie. Zamiast tego wolałbym dalej malować. Dam ci coś mniej permanentnego. Na przykład jogurt. Wystarczy dodać barwników spożywczych i porządnie wymieszać. Teraz możesz malować sobie w łazience. Czyli to jogurt, a jednocześnie farba? Tak. Namaluj sobie serduszko. Cokolwiek tylko chcesz. Uwolnij w sobie artystę. Patrz, to kwiatek. Jesteś bardzo zdolny, synku. Maluj do woli. Nie spiesz się. Tylko umyj po wszystkim, okej? Super! Pada deszczyk. Podoba mi się to. Tylko ostrożnie z prysznicem. Och. O, jak zimno. Co on znowu wyrabia? Zimno. Zimno ci? Załóż to. Mam nadzieję, że będą pasować. Już. A teraz sandały. Po prostu wsuń stopy. Bardzo wygodne. Świetnie. Teraz idź się pobaw. Dobrze, tatusiu. Ale wciąż mi zimno, tato. Wciąż jesteś zziębnięty? Daj mi sekundę. Tak lepiej? Przy okazji załóż czapkę. Kolejny kryzys zażegnany. Dzięki, tato. Jednak ciągle ci zimno. Zęby mi stukają z zimna. Może wykorzystam tę bluzę. Tak, muszę ją tylko nieco przerobić. Sandały Justina będą dużo cieplejsze. Ucięty rękaw bluzy owinę wokół buta. Teraz drugi. Co powiesz na kapciuszki? Wygodne i cieplutkie. Wow! Jakie milusie w dotyku. Pasują idealnie. Są rewelacyjne, tato. Hurra! Wielkie dzięki. Lato za pasem, więc mamy dziś dla was garść świeżutkich porad. Nie możecie znaleźć swoich japonek z zeszłego roku? Z pomocą przyjdzie popyt. Wytnijcie w nim część zgodnie z waszym rozmiarem i dołączcie mocowanie na stopy. Całkiem sprytne, co? Czekoladki! Uwielbiam! Nie tak szybko, skarbie. Znasz zasady? Najpierw owsianka. Fuj! Nie będę tego jadł.
Mama jest zajęta. Trzeba działać szybko. Muszę się pozbyć tej owsianki. Tu jest jej miejsce. Naprawdę? Myśli, że oszuka własną matkę? Już ja wiem, co robić. Pycha! A teraz cukiereczki. Chwila, moment. Nie zapomniałeś o czymś? Proszę to zjeść. Ale mamo, muszę? Owszem, smacznego. Już ja ją przechytrzę. Pa, pa, owsianko. He? Z tą miską coś jest nie tak. O co tu chodzi? Jak to możliwe? Opróżnisz ją, zjadając owsiankę. To nie fair. Niech będzie. Zadowolona? Grzeczny chłopczyk. Jakie ładne bańki! Wow! Zgłodniałem od tego czytania. Pora wrzucić coś na ząb. Uhu! Zobaczmy, co tu mamy. Jogurt! Hej, Jennifer, patrz, co tatuś ma! O, pycha! Masz, córcia! Wygląda pysznie! Nie! Jesteś cały w jogurcie! Mój piękny wąs! Cały upaćkany! Zostało trochę jogurtu? Tatuś zaraz coś wymyśli. Niech tylko się wytrę. Zaraz! Mam lepszy pomysł. Czy ktoś tu zamawiał pyszny jogurcik? Otwórz buźkę. Wystarczy lekko nacisnąć i gotowe. Pyszotka! Nie ma za co, skarbie. Moja mała córeczka jest już taka duża. Mam nadzieję, że spodoba jej się prezent. Nie możemy zapomnieć o torcie. Spójrzcie tylko, jest idealny. Sama bym go zjadła. O nie! Co to było? Nie! Złamałam świeczkę. Nie mogę jej położyć na torcie. I co ja teraz zrobię? Muszę się pocieszyć żelką. Zaraz. Ona wygląda trochę jak piątka. Chyba mam pomysł. Warto spróbować. Wezmę tę żelkę w kształcie węża i użyję jako szablonu. Długopisem 3D narysuję niewielkie spirale, tak by połączyły się w całość. Na całej długości żelki. Potrzeba pary warstw, by wszystko się trzymało. Żelka ma nam pomóc uzyskać kształt. Ostatecznie powinniśmy otrzymać coś takiego. Wystarczy tylko ściągnąć naszą cyferkę z żelki i jest gotowa do użycia. Ojej, jak ładnie! Pomyśl życzenie, skarbie. Jej, wszystkiego najlepszego. Wow, to dla mnie? O, wyglądam świetnie. Moim fanom powinno się spodobać. O, rany. Chris, patrz na to. O! Witajcie, kochani. Ija! Ponczuś, uhu! Ja też będę miała tyle wyświetleń. Muszę tylko wymyślić jakiś... Już wiem! Potrzebuję rekwizytów. To będzie genialne. A gdzie moje okulary? O, tutaj, mamusiu. Dziękuję, skarbie. Och, a co im się stało? Nie mogę mieć takich brudnych. No i nici z bycia influencerką. Chociaż chwila... Chyba mam pomysł. Jeśli wasze okulary nie są w najlepszym stanie, oto co możecie zrobić. Pomalujcie brzegi szkiełek lakierem do paznokci. Postarajcie się, by było równo po obu stronach. W taki sposób. Teraz cieniutkim pędzelkiem domalujcie drobne szczegóły białą farbą. Te małe kreseczki to będzie nasza posypka. Domalujcie jeszcze trochę niebieskich i żółtych i okulary pączki gotowe. To rozumiem. Chris, skarbie, będziesz moim kamerzystą? O tak! Tylko dobrze uchwyć kadr.
Wow, mamo, zobacz ile lajków! Ale super! No nie! To nie fair! Ale mam skarb! Moja cenna kolekcja muszelek! Są takie śliczne! Zjadłbym coś. Tylko co? Muszę coś wymyślić. Gdzie jest mama? Zaraz! Skoro nie ma mamy, to mogę przeszukać lodówkę. I tak się nie dowie. Wow! A gdzie jedzonko? O nie! Magnesy mamy! Ale będzie wściekła! Muszę to jakoś naprawić. Tylko jak? Już wiem! Moja morska kolekcja nada się idealnie. Jestem genialny. Przyklejcie kawałek magnesu do kamyczka. Upewnijcie się, że nie odpadnie. Teraz zabierzcie się za kolorowanie. Ten pomalujemy cały na biało. Po same brzegi. To całkiem przyjemne zajęcie. Jeszcze tylko tutaj. Poczekajcie, aż farba wyschnie. Następnie żółtą farbą namalujcie niewielkie kółko. I wypełnijcie je w środku. Oto nasze jajko. Możecie namalować, co tylko chcecie. Gotowe! Aby mama nie zauważyła. Ach, mój kochany chłopczyk. Uff, udało się. Pizza? Ale super! Dzięki, mamo! Skończ już to pić! Spóźnisz się do szkoły! Mamo! Szkoła to nie pokaz mody. Bierz plecak i w drogę! Muszę? Wow! Co za pogoda! Ulewa! Szkoła musi poczekać! Chciałbyś, mój drogi? Poczekaj tu! Potrzebuję tylko zasłony prysznicowej. Peleryną DIY żadna ulewa nie będzie straszna. Złóżcie zasłonę w trójkąt i odetnijcie jego czubek. Potrzebne będą ostre nożyczki. Super! Teraz weźcie dwa skrawki materiału i umieśćcie jeden na drugim. Przyłóżcie pasek żaroodpornego papieru do jednego z boków i złączcie oba kawałki za pomocą prostownicy. Teraz nie powstrzyma was żaden deszcz. Serio? Wyglądasz ślicznie. No szybciutko, bo się spóźnisz. Co to za pomysł? Wiem, wiem, że co? Wyprzedaż na narzędzia. Tatusiu, patrz, co namalowałam. Zuch, dziewczynka, ale zaraz, co ty masz na bluzce? Testowałam różne kolory. Twoja mama mi tego nie daruje. Zostawić was tylko na chwilę samych. Przepraszamy. To moja wina, nie gniewaj się na nią. Muszę coś zrobić! Zacznijmy od zmiany koszulki. Tylko jej już nie maluj, dobrze? Dobrze! Postaram się nie ubrudzić. Och, jaka ona słodka! Rośnie mi mały Picasso! Patrz, tatusiu! No nie! Ups! Teraz naprawdę muszę coś wymyślić! Już chyba wiem! Proszę, będziesz miała fartuszek! Dzięki, tatku! O, zaczekaj momencik. No, Jennifer, pokaż, co tam namalowałaś. Ojej, jakie ładne! Powiesimy na ścianie. I bluzka czysta. Nie ogarniesz, co było potem. Co? Idź stąd! Jestem zajęta. Aby nie za mało mąki. Nie teraz! Jestem zajęta. Może jutro. Nikt nie ma dla mnie czasu. Po co komu rodzeństwo? Nienawidzę być mała. Nudzisz się, kochanie? Mamusia ci coś przeczyta. Ach! Matko, strasznie dużo tu krwi. Czas na mój program!
Ej, oglądałam film. To zbyt straszne. Kolory fajniejsze. Oddawaj. Ty mi oddaj. Byłam tu pierwsza. Ach, coś narobiła. Uch, miarka się przebrała. Wyzywam cię. Dobra. Uwaga, pierwsza runda. Starsza kontra młodsza siostra. Która pierwsza padnie na deski? Co z tego, że jestem mała? Właśnie, mała. Czekaj, mama nas zobaczy. Idzie tu. Nie zauważyłyśmy cię. Kochane córeniki. Dokończmy swoje. Myślisz, że dasz mi radę? Zdziwisz się, siostrunio. Tylko na tyle cię stać? Lepiej uważaj na kostki. Ej! I co, łyso? Słyszałaś to? Co się stało? Książka spadła i zaczęłyśmy czytać. Myślałam, że ktoś się przewrócił. Świetnie się dogadują. Ale nigdy tak się nie bawią. A masz! Widzisz? Też jestem wysoka! Dziewczyny? Sorki, mamo. Mogłam się domyślić. Mam nadzieję, że ciasto dobre. Ciastka też dobrze wyglądają, a fryzura przednia. To będzie udany dzień. Zapamiętamy go do końca życia. Czy to ciastka? Na pewno się podzieli. Hello! Ładne, wiem. Ale to na moją randkę, młoda. Żadnych dzieciaków. To będzie fajne. Na razie. Już to idzie. Przyniosłem ci kwiaty, kochanie. Prawie tak piękne jak ty. Poczęstuję się. Nie pojedzą sobie zbyt długo. Do dzieła, malutki. I odrobina pikanterii. Piękne popołudnie, prawda? Ja cię, ohyda! Zaraz się od niej odklei. Dajesz, maleńki? Zaraz będzie gorąco. Wow! Ale romantycznie. Wow! Strasznie ostra ta herbata! Przepraszam. Wezmę ciastko, okej? Karaluch! Czuję, że po mnie łazi. Co? Ach, teraz jest na mnie. Ach! Poszło lepiej niż planowałam. Aż zgłodniałam od tego wszystkiego. Co za piękny poranek. Och, nie waż mi się. Ha! Guzdrała! Mogłabym to oglądać cały dzień. Co ona tam wyrabia? Może poczekać. Naprawdę muszę wejść. Jestem taka piękna. Jaka ona niecierpliwa. Zaraz pęcherz mi pęknie. Hello. Ja tu się relaksuję. Okej, możesz wejść. Tato dopiero ma tupet. Och. Deczko za późno. Czemu nie jestem jedynaczką? Gdzie nasze jedzenie? Świetnie wygląda. Wreszcie! Chyba zjem z talerzem. Wow, nie widziałaś nigdy frytek? Napoje. O ja. Matko, jaki wstyd. Co? Jestem głodna. I wasze danie główne. Fuj. Skończyłaś, panienko? Wyżerkę, czas zacząć. Prosto do brzusia. O nie.
W życiu nie jadłam czegoś tak dobrego! Ludzie będą się gapić! Zaraz umrę! Wasze desery? Ja to wezmę. Już nigdy więcej tu nie przyjdę! Co? Ty mi powiedz! Dłużej tego nie zniosę! Chciałabym to odzobaczyć! Ups! Trudno, raz się żyje! Zobacz, podoba ci się? Takie to śmieszne, tak? Ta kobieta odstraszy wszystkich klientów! Wstydź się z nią gdzieś pokazać! Połóż duży popyt na płaskiej powierzchni i wsyp do wnęk cukier, tworząc cyfrę 5. Tylko rób to ostrożnie. Teraz go rozpuść. Niech wystygnie. Nie otwieraj! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Ale super! Zaraz je spróbuję. Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać! Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans. Gotowi? Do startu? Start! Ale łatwizna! Spróbuj mnie dogonić! No dalej, ruchy! Kręci mi się w głowie! Wow! Auć! Speedy? O nie, zaraz przegram! Wszystko w porządku, kochanie? Starłam sobie kolano! Mamusia zaraz pomoże. Przykleimy plasterek. Piecze! Nie podoba mi się! Jest nudny! I co ja mam tu poradzić? O, już wiem! Chodź, Speedy! Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł! Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być wasza ulubiona postać lub zwierzak. A następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam! Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! To już chyba wszystkie moje siniaki i zadrapania! Powinnaś bardziej na siebie uważać, a wyścigi lepiej zostaw Speediemu. A, i to idzie do piekarnika. Hej, mamciu! Witaj, skarbie! Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jakiś liczny obrazek. To ryba! Patrz, jak pływa! Pięknie, kochana. O nie, nie! Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo, chociaż jedno! Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość, masz myć ręce. To niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Tada! Gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie. Oddychaj. Co tu zrobić? Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każdy z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę! No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie. Chodźmy po babeczki. Naprawdę? Jej! Ta gra jest super. Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie. Mamo, pomóż. Co
się stało, kochanie? Telefon się rozładował, ale ja nie mam ładowarki. Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie. Już dobrze. Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Pycha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam! Nie jestem kotem, mamo! Czemu zawsze ja? Co by tu? Może to poprawi ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Ashley, to były moje ostatnie pieniądze. No i co z tego? Trzymaj. Co jest z tym nie tak? Ashley, przestań. O, a co to? Ashley, proszę. No dalej, działaj. O, ale fajne. Pacjentka gotowa. Co to było? Narysuję obrazek. O rany, jaki wstyd. Chwila! To mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem. I rozmieśćcie. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Wasz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę. O, jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja! Ale ekstra! Wow! Świetne! Dzięki, mamo! Uff, nareszcie chwila spokoju. Czy próbujecie te sztuczki ze swoimi maluchami? Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym rodzicom oraz subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.